Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Gdy przez dłuższy czas docierały do nas informacje o pożarach w Czechach, gdy dzisiaj słyszymy o pożarach w Hiszpanii, Francji, Włoszech, jakże trwogą obejmują słowa, które płyną z dzisiejszej Ewangelii, mówiące o tym, że Chrystus przynosi ogień i jakże bardzo pragnie, aby ten ogień objął ziemię. Oczywiście nie chodzi tutaj o ogień, który niesie destrukcję, zniszczenie na ziemi, chyba że jest to ogień, który daje ciepło, ogrzewa, najlepiej zmniejszając też i koszty życia człowieka, gdy daje poczucie bezpieczeństwa, jakiegoś spotkania towarzyskiego. Ale Jezus mówi tutaj o ogniu Ducha Świętego, ogniu miłości, która nadaje sens, nadzieję, ogniu, który jest prawdą, prawdą, która oczyszcza. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Jakże bardzo pragniemy tego pokoju na świecie, na Ukrainie, gdy wystarczy śledzić relacje w naszej telewizji, gdy widzimy, jak straszne rzeczy dokonują się za naszą wschodnią granicą, ale też i w różnych innych miejscach całego świata. To rzeczywiście pojawia się w nas pragnienie takiego życia w pokoju, w bezpieczeństwie, tak żeby nasza ojczyzna również dalej pięknie się mogła rozwijać. A tu słowa o rozłamie. Dlaczego? Osią rozłamu jest kwestia prawdy. Prawdy o człowieku, jego tożsamości, płciowości, historii, przeznaczeniu, o celu ostatecznym naszego życia. Prawda o narodzie, o jego historii, o tym, kto był i jest katem, kto ofiarą, kto kolaborantem, kto patriotą, kto się zaprzedał, a kto był wierny. Prawda o Bogu, o Jego historii, Jego miłości. O to wszystko się rozbija nasze życie. Dlatego ów podział, ów rozłam. I przyczyną tego rozłamu, jak widzimy, jest fałsz w jakiejś dziedzinie albo życia osobistego człowieka, albo życia narodowego, albo nawet ogólnoświatowego. Mówi się, żeby nie grzebać w historii, nie dochodzić prawdy, przyklepać ją, najlepiej zasypać, podkreślić jakąś grubą kreską. Ale fałsz jak próchnica wcześniej czy później wyjdzie na jaw, przyniesie tragiczne żniwo. Wszystko jest tutaj tylko kwestią czasu. Dlatego lekarstwem, jak słyszymy, jest stanięcie w prawdzie. To niewygodne słowa, bo nie lubimy często stawać w prawdzie, bo ona coś o nas obnaża albo wymaga jakiegoś działania,
rewizji historii naszego życia, wydarzeń, które tam miały miejsce, naszych wyborów. Stanięcie w prawdzie to też odrzucenie poprawności politycznej, poznanie prawdziwego nauczania Kościoła, a nie tego, co mi się wydaje, albo tego, co jest dla mnie wygodne, co zaspokaja jakieś moje indywidualne potrzeby. To trudne zadanie, bo słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, prawdę przynosił Izraelitom prorok Jeremiasz, wzywając do nawrócenia i zaufania Panu Bogu. Ale nie chcieli tego. Wolą zamordować proroka, który przynosi prawdę, niż zmienić sposób postępowania. Narażają bardzo poważnie jego życie, wrzucając go po wyprowadzeniu z więzienia do, wydawałoby się, wyschłej studni, ale na której dnie jest błoto. Czeka proroka niechybna śmierć i kto się za nim ujmuje? Ujmuje się za nim Kuszyta, obcy człowiek, który wstawia się za Jeremiaszem u króla Sedycjasza. On odczytał, jak ważna była misja Jeremiasza, że za słowami Jeremiasza kryło się ocalenie całego narodu, ale go odrzucali. Był niewygodny. Zobaczmy, siostry i bracia, że stanięcie w prawdzie pozwala na wypalenie ogniem Bożej miłości tego, co jest fałszem w naszym życiu. To wielki dar dla każdego z nas. Kiedyś spotkałem byłego oficera wojskowego, dzisiaj człowieka majętnego, mającego wspaniały zakład produkcyjny. Człowieka odpowiedzialnego za pacyfikację jednego z zakładów podczas stanu wojennego. Nie wiem, czy chciał się przede mną usprawiedliwiać, ale gdy nawiązał sam do tamtych wydarzeń, zaczął wmawiać chyba i sobie, i innym, że on robił jedynie plany szkoleniowe, to działanie szkoleniowe było. Nic nie mówiłem, słuchałem tego człowieka i sobie myślę, do jakiego stopnia człowiek może być zafałszowany. Ani słowa o tych ludziach, których skrzywdził, których życie naraził na zniszczenie. Ani słowa o nich, o ich rodzinach, które tyle cierpiały, gdy on wyprowadzał czołgi na swoich rodaków. I człowiek ten żyje w przeświadczeniu, że nic złego nie uczynił. Jak bardzo można w tym fałszu się zasklepić, a później dziwimy się, czemu tak dzisiaj wygląda historia naszej ojczyzny, dlaczego takie są wydarzenia, dlaczego w naszych rodzinach takie podziały, nie róbmy podziałów. Nie, wróćmy do prawdy. Prawda jest przecież tylko jedna, tą prawdą jest Bóg. Wspomniałem, że trudno jest stanąć w prawdzie, bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie stanąć w prawdzie o sobie, o historii życia swojego, ale też o wielkości łaski Bożej, która sprawia, że nasze życie, że życie naszego narodu, że życie świata może wyglądać zupełnie inaczej. Stąd waga słów Chrystusowych. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wtedy poczujesz w swoim życiu powiew miłosiernego ognia Bożej miłości i Bożego pokoju. Amen.